Witam wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony Salamander. Słuchajcie, dzisiaj mamy czwartek. Aktualizację form. Generalnie koronawirus się spustoszenie w całej Europie. Zostały odwołane mecze ligi hiszpańskiej, zostały odwołane mecze, znaczy odwołane zawieszone mecze ligi hiszpańskiej, ligi włoskiej nie wiem jak aktualnie wygląda sytuacja z ligą angielską, ale chyba tam jeszcze dali rozgrywać no co no generalnie spustoszenie spustoszenie i pogrom więc prawdopodobnie ze względu na to, że meczy nie będzie to po pierwsze bukmacherzy bukmacherka to będzie w opłakanym stanie a po drugie, nie będziemy mieli pewnie aktualizacji form ze względu na koronawirusa. I ciekawe, czy będzie taka w ogóle informacja, albo może zrobią coś takiego, że dadzą wszystkim formę B. No to to wtedy to już by było no coś takiego niesamowitego, że tak powiem natomiast jeżeli chodzi o rzeczy jakie teraz się dzieją w tym tygodniu no to mamy nowy event z Iconic Moments są też zapowiedziane drużyny z Club Selection na przyszły tydzień od poniedziałku w tych dru te drużyny które należą do Club Selection od poniedziałku to jest Juventus Celtic Bayern i Chelsea, czyli Liga Mistrzów i Celtic, tak w ogóle nie wiem, bo Celtic chyba w ogóle w Lidze Europy nie odpadł już, a może gra? Nie wiem, musiałbym sprawdzić, nie, przy, nie przyglądałem się cel, Celticowi i jego osiągnięciom, więc nie chcę też tutaj was wprowadzać w błąd. Bo to by było nie fair z mojej strony, ale że u Ruganiego stwierdzili, że ma koronawirusa, no to e, na pewno na pewno jest sytuacja taka, że cały Juventus e, przyszły mecze Ligi Mistrzów. E, w przyszłym tygodniu raczej stoją pod znakiem zapytania, a wręcz bym powiedział zdecydowanie odwołane. No bo jak Juventus ma być dwa tygodnie pod kwarantanną, to teraz jak to rozegrać? Czy, czy walkover dla Juventusu, czy, czy, czy co? Czy jak to? No ale mniejsza o to. Mniejsza o to, to będziemy się przejmować tym w następnym tygodniu. No i oczywiście też będziemy się tym przejmować. Jeżeli chodzi o e, przyszły tydzień, no bo tak jak mówię, fajni zawodnicy, bo to potężni zawodnicy i Messi, i Ronaldo. O kurczę, z tego wypadła czarna piłka Niesamowite. Casemiro, nie, piątka to Varan. Varan, ale jego chyba już mam zbustowanego na maksa. No nic i tak. O, Głędą zuj! i tutaj jest coś, co chciałem już dawno temu zrobić. I cieszę się, że się udało. Nie, 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 konvert, log eee, to, a. I... Uuu, jo jo ty też fajnie wyglądasz, to Ciebie też log weźmiemy, a Ciebie konwertujemy na trenera, bo i tak, i tak mamy już tutaj mocniejszą wersję. E, wracając do tematu, to oczywiście jest to nowy Iconic Moment. E, na szczęście w tym tygodniu tylko jeden, więc nie będzie aż dwa, dwóch filmików z losu. O, kolejna czarna. Teraz ósemka to Tony Cross? Nie, to nie Tony Cross. To yy... A nie, dobrze. Tony Cross, dobrze mówiłem. Tony Cross, no proszę, ale to też drugi zawodnik, który tak naprawdę No nie, niepotrzebny mi. Konwertuję go na trenera. Bo mam już Tonego Crossa, lepszego no szkoda, tutaj z tej czarnej piłki liczyłem na kogoś innego, no ale nie wyszło. Eee, w tym tygodniu mamy nowy Iconic Moment to już mówię po raz trzeci. Dostaliśmy czterech zawodników: Nakate, Totiego, Cafu i Batistute. Eee, generalnie naprawdę podrasowani rzeźnicy. Tod jest świetnym game changerem. Kafu, widzę, że coś zaczyna umieć biegać. No, z, z, trochę mu dodali speeda. Batistuta. tutaj trochę kloc, ale ze względu na balans taki średni, ale no, f, ty po prostu, jeżeli będzie miał okazję i piłkę przy nodze, to strzeli na bank praktycznie. E, to ty świetne podania. No, zdecydowanie tutaj, dribler tylko ta prędkość trochę taka i stamina, no ale to jest to jest jednak ten classic number ten eee, no i na kata. Na kata tutaj ładnie jest podrasowany i taki ciekawy dosyć, że tak powiem. No, w miarę umie biegać, w miarę umie podawać, w miarę umie dryblować, znaczy podawać umie, w miarę umie dryblować, coś tam umie strzelić. Może być dobry z niego rzeźnik. Jeszcze w dodatku ma Super Saba, no i Fighting Spirit, któremu dodaje na pewno dużo. No i tutaj jest oczywiście dużo zawodników z Ligi Włoskiej. Zresztą, tak jak to o tym była mowa z tamtym Collector's Boxem. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Collector's Boxem. Tutaj mamy jakiś Iconic Moment, tutaj mamy srebrne już piłki. Jeju, yeah, mało tych złotych piłek i, i czarnych, strasznie. Bardzo mało, ale Palotelli jest na przykład, którego jakbym trafił, to bym się nie pogniewał. Więcej coś powiem o tych zawodnikach Iconic Moment przy losowaniu. Przejdźmy sobie przede wszystkim do Player of the Week. I tutaj mamy 91% szans trafienia czarnej piłki i o, o 9% trafienia złotej. No tak, jest Tadić Tadic, który Creative Playmaker. Dobre statystyki, bardziej na MFA bo nie jest za wolny, nie jest za szybki, też Physical Contact też nie jest jakiś super i też nie ma tragedii, ale boosta dostał dużego, bardzo dużego, naprawdę, zobaczcie, te statystyki mu bardzo zboostowali. 19 leveli tylko do góry, więc może być problem z tą prędkością, ale myślę, że raczej da rady i to na AMF, jak najbardziej. Mane. A jeszcze tak ciekawy jestem skile. No, tutaj skill'e, skill'e, skill No, long range drive, long range shooting, through passing, weighted pass, low lofted pass. To tak, zdecydowanie na AMF-a to CMF-ie będzie, odnajdzie się i będzie dobrze grał, ale na AMF-ie. Zdecydowanie lepiej się odnajdzie. Oj, zdecydowanie. Jeszcze creative playmaker to jak najbardziej. Mane. Mam mane. I to nawet specjalnego mi się udało w końcu wylosować. Więc ten atak Liverpoolu: Fermino, Salah i Mane to mam. Jest przepotężny ten atak. No, szkoda, że Liverpool odpadł z Ligi Mistrzów, bo. Nie należało się mu, zdecydowanie należało mu się przejść do następnej rundy. No ale cóż, no to, to jest taka jest piłka. no Niespodziewana. Atletico gra tak jak gra, bo gra na kontry. No i niestety Liverpool dał się skontrować. Co pokazuje, że no jednak ten van Dijk. Nie jest takim ciemnym w rzeczywistości, jakim mógłby być. No. Albo albo po prostu jego forma już uleciała i już będzie teraz coraz gorzej. No ale zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Wracając tutaj do Pesa Mane, no fajna piłeczka, szybki, szybki przede wszystkim, szybki, świetny drybler, Bączek, bo balans 85, ma też tą staminę, więc pobiega trochę. Natomiast podania. Podania i siła fizyczna to jest tutaj bolączka jego i do starych fragmentów gry się raczej nie nadaje przez co Podania powodują, że trochę jest spalony tymi podaniami. No, ale tutaj rising shot, acrobatic, finishing, finish, time shot, czyli bardziej to jego byśmy się spodziewali z boku gdzieś boiska, z przodu napastnik prawy, lewy napastnik, ewentualnie prawy, tak jak jest możliwość nim gry i schodzić do środka i strzelać gdzieś tam z boku. Leno, ja tego bramkarza mam i powiem wam szczerze, że nie ma z nim tragedii, ale coś mi się nie podoba w jego grze. Jakoś coś, coś gdzieś czasami, nie mówię, że zawsze, bo bronić też umie bronić i dobrze broni, tylko od czasu do czasu ma jakieś takie dziwne, dziwne zachowanie i, 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 i dziwnie wybije tą piłkę podczas bronienia, przez co ona leci pod nogi przeciwnika. Co tu jest no, nagminne w tym pesie, wręcz bym powiedział. E, natomiast e, no, reszta, reszta to jest już. E, gra, tak. E, Quagliarera. E, tu jest Quagliarera. Reela. No tak, 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 tak. To jest fajny napastnik, bo nie powiem, że nie. Trochę dziadek, no bo 36 lat to już jest dziadek trochę w piłce nożnej. Chociaż tak jak mówię, Ronaldo i Messi zmieniają oblicze tego dziadka. Co ja mogę powiedzieć? To jest taki napastnik, który on. On jest typowy wykończeniowiec, to jest taki Fox in the Box, naprawdę Fox in the Box, czyli on gdzieś tam sobie biega, gdzieś tam sobie krąży, gdzieś tam czeka na to podanie i on tylko najlepiej odnajduje się przy podaniach na dobieg. Jak jemu wystawimy piłkę ładnie, to on na pewno nam strzeli. To, tutaj to nie ma co się łudzić, że e, nawet ten Ederson, czy Alison, czy tam Terstegen to wy, wybroni, bo on jest taki, że no i ma te skille, tak, ma dipping shot, knuckle shot, long range shooting, ma acrobatic finishing, first time shot w, i jeszcze fighting spirit, no to jest taki typowy napadzior, że podać na dobieg i, i walić nim yy, za każdym razem, kiedy tylko będzie sposobność. Quadrado. Ja mam też Quadrado i powiem wam, że dobrze mi się nim gra. Nie mogę na niego narzekać, ale yy, ma jeden mankament. Jeden mankament ma taki, że Brak mu tej fizyczności, te podania ma takie średnie. Natomiast reszta jest ok, tak? Może biegać, długo biegać, w miarę jest zwinny, w miarę podania takie ma. E, dribbler, świetny dribbler, jest szybki. Umie też przywalić, ale nie zawsze to idzie w światło bramki. Ale moc tego uderzenia jest duża. Tylko no, on jest taki, że czegoś mu brakuje. No. Nie, powiem, że nie, nie powiem, że jest jakimś super grajkiem, świetnym zawodnikiem, który wszystko tutaj zdobędzie i mu się uda. Natomiast nie jest też jakimś takim totalnym dnem, tak? Jakąś kiepską, b, 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 miedzianą albo srebrną piłką. On jest dobry, żeby nim przenieść ciężar gry do przodu. Więc jeżeli umiecie grać takimi zawodnikami, którzy są w miarę szybcy i. I trzymaje, umieją trzymać piłkę przy nodze, no to z nim zdecydowanie przeniesiecie ten ciężar gry do przodu i, i to Wam bardzo ułatwi yy, grę. Więc pod tym względem naprawdę bardzo, bardzo fajny zawodnik. Jak, jeżeli go uda wam się trafić, będziecie z niego naprawdę zadowoleni. zadowoleni. No i oczywiście te skile też przemawiają. One Touch Pass, czyli no też podania, może na tym średnim poziomie, ale ten One Touch Pass będzie widoczny w grze. Barclay. Barclay, wow, naprawdę ciekawa piłka. Kółko bardziej podałem MFA, zresztą Playing Style Creative Playmaker też podałem MFA. Wygląda nieciekawie na początku, no bo tylko tak naprawdę ten dribbling coś sobą reprezentuje, no i te podania po ziemi, a reszta to tak średniaczek, typowy średniaczek do czterogwiazdkowej drużyny ale skille tutaj to wynagradzają nam, long range drive, long range shooting, knuckle shot, dipping shot, acrobating, finishing, through passing, weighted pass, outside curly, no to zdecydowanie AMF. Myślę, że na 27. levelu Zrobi nam się naprawdę potężny rzeźnik. ja tu też, że może praktycznie na całym przodzie boiska grać, tak? W środku i przodzie boiska, co sprawia, że jest wszechstronnym zawodnikiem. Sydney. Extra frontman, ok. Jakie skilie? Fighting Spirit Interception, man marking. O. Oh, y Brakuje nam tutaj czegoś: Man marking Interception Fighting Spirit. Boże, zapomniałem jaki skili, bo to powinny być 5 czy 4 czy skille. jeszcze jeden albo dwa. A, Acrobatic Clearance, ewentualnie jeszcze można, można by mu dodać tutaj. No tak, acrobatic clearance będzie ok, ale bez akrobaty clearance też da radę. Natomiast jeżeli chodzi o niego samego w sobie, agresja trochę za nisko. Trochę taka średnia agresja, ale tak, umie biegać, jest dosyć szybki jak na środek obrony. Fizyczność taka porządna. 80 kg, 1,85 m, czyli taki trochę grubasek, który będzie wchodził w przeciwnika jak wielki kloc. Co jest minusem? Stamina. Stamina dla mnie jest minusem, bo szybko będzie się męczył. Nie będzie raczej wytrzymywał do końca meczu. Przydałoby się go zmienić. Przez co będzie właśnie tak, że będzie mógł nam zrobić dziurę w ośrodku obrony. No, i tutaj raczej nim się nie pokręcimy, bo balans ma bardzo niski, co powoduje, że raczej łatwo się nie obkręci wokół własnej osi, tylko będzie potrzebował zdecydowanie więcej czasu. No więc jak będziemy mieli przeciwnika blisko siebie, to raczej wybijać piłkę out, a nie próbować ją podać gdzieś do kolegi. Eee, Tomas. Tomas. No oj, ojej, chłopaku, chłopaku. 74 spidaj i 69 yy, przyspieszenia. Ok, dziękujemy temu panu. To nie będzie dobry traf, to już wam powiem, że jeżeli wam, musie, wam uda się go trafić, to nie będziecie z niego zadowoleni ze względu na to, że jest zawolny, plus do tego stamina na niskim poziomie, fizyczność też na niskim poziomie średniak. Średniak do czterogwiazdkowej drużyny, ale to nawet czterogwiazdkowej drużynie bym nie chciał go mieć, bo no, obrońca, który nie jest mocny fizycznie, to tak naprawdę słaby obrońca. Szczególnie w tej edycji. Atut, no to build-up, czyli w miarę dobre podania. Captain Seaman, Marking session Acrobatic Clearance. No tutaj pod tym względem jest w pełnym, pełnym obrońcą, czyli takim porządnym, jeżeli chodzi o skile. Więc to może go ratować, tak? to może sprawiać, że będzie e, coś tam w miarę mógł zwojować, no ale no, fizyczność na poziomie 82 go trochę dyskwalifikuje i prędkość. Obi-Wan Bisaka to jest prawdziwy rzeźnik. E, słuchajcie, no, przede wszystkim szybki, no i co też jest ważne, a wielu obrońców bocznych tego nie ma ma świetne statystyki jeżeli chodzi o defensywę śmieszne jest to, że on jest offensive fullback, playing style a natomiast offensive ma niższy niż defensive, awareness no więc to tak sprawia, że trochę jedno się wyklucza z drugim no ale to jest PES nie, nie, nie spodziewajmy się zbyt wiele po pesie. Ale ten speed jest wysoki, to mi się podoba. Plus do tego akceleracja 92. Agresja trochę niska, jak na takiego zawodnika, ale powiem tak. 86, 38 leveli to jest bardzo duże, jak na czarną piłkę. Jeszcze szczególnie z drużyny tygodnia. Fiu, 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 fiu. Co ja mogę jeszcze rzec? No zdecydowanie, jak go traficie, to będziecie z niego zadowoleni. Bardzo ładnie go wybustujecie i, 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 i zrobi wam różnicę w grze. Naprawdę myślę, że jeden z tych czołowych bocznych obrońców, jeżeli chodzi o prawą stronę. Dribble through to jest jego tutaj dodatek. No i jeszcze tutaj man marking, Interception, Acrobatic Clearance. Clear to jest w ogóle, dodać mu Fighting Spirit i wtedy nawet jeżeli ta agresja jest tylko na poziomie 72, ona będzie niwelowana trochę przez ten Fighting Spirit. DMF, Cop Mainers, Orkiestrador, okej, okay. czyli, czyli tutaj dobre podania z wyglądu na początek czterogwiazdkowa drużyna, ale ze względu na to, że ma 40 leveli, to z niego będzie naprawdę potężny rzeźnik tutaj jak najbardziej to będzie dobra piłka tylko tak jak mówię, no po jakimś czasie kiedy go się wyleweluje na tym 20 levelu do tej pięciogwiazdkowej drużyny może wjechać z impetem rising shot weighted pass pinpoint crossing fighting spirit tak jak najbardziej można mu dodać na przykład man marking i tutaj będzie fajnie pokrywał zawodników przeciwnika w środku pola defensywnym defensywnej jego części więc jak najbardziej tutaj dobry zawodnik szczególnie dla tych którzy Dopiero zaczynają przygodę z tą edycją. No i tutaj taki rodzynek, ta złota piłka. Czterogwiazdkowa drużyna, jak najbardziej. Trzygwiazdkowa bym nawet powiedział taka mocna. Średniaczek. 27 leveli, Coś z tego na pewno będzie. Ale tak, ale tak, 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 tak. To na tego, na tego napastnika to jak najbardziej się nadaje. Long range drive, long range shooting, dipping shot. Tutaj może to być jego atut. Trochę martwi mnie to, że ma Playing Style Dummy Runner, więc będzie tak bezsensownie trochę biegał po boisku i, 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 i się gdzieś tam gubił. Przez co podania do niego będą utrudnione, ale jak już będzie grał, to będzie raczej robił to na zasadzie takiej, że będzie odciągał nam obrońców od naszego napastnika, którym będziemy atakowali. Kogo ja stąd chciałbym mieć? Tak, tego Kopminera, minerera łamacz języka. Kop Maynersa, Obi-Wan Bisaka, Sidney może być, Barclay będzie świetnym trafem, Quadrado też może być, Quagliarera to już nie wiem który, Leno też nie wiem który, Sane też może być, no i najbardziej ten Tadić tutaj będzie, wow. Eee, na pewno tak, Leno nie, Quagliarera też mi niepotrzebny, i ten Thomas, Thomas też nie. Griffin może być, może być. No dobra, zobaczmy. A, jeszcze teraz tak. Skoro mamy tak, to jakie tutaj mamy ligi? Angielska, angielska, włoska, włoska. To jest tu jest hiszpańska. Czyli z hiszpańskiej na pewno będziemy widzieli, kto to jest. To jest holenderska Eredivise, tak. Tutaj możemy mieć trolla, ale ten troll może być trzech, z ang... czterech z angielskiej, hiszpańska to na pewno będziemy wiedzieli i Liga, Liga teraz francuska to też jeden, no i szkocka. Czyli to będą zawodnicy, którzy no tutaj raczej będzie wiadomo hiszpańska, francuska, szkocka. To będzie wiadomo. Holenderska losowanie. No i angielska, bardzo dużo zawodników i włoska też praktycznie 50-50. Zobaczmy, zobaczmy, gdzie pierwszy poleci. Pierwsze losowanko leci do... Ligi Holenderskiej, no i czy ale numer, od razu na dzień dobry Tadicz, wow, ja Cię kręcę, to jest, ojej, łopanie, o, 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 łopanie, łopanie, ale to jest dobry traf, no i ja już wiem, że ja na Tobie lok robię. I ty się nie spodziewaj niczego innego. Zobaczmy, co drugie wypadnie. Która teraz liga nam się otworzy. I lecimy do Ligi angielskiej. Uuu, tutaj 4 zawodników. O Jezu nie ten zawodnik mi był niepotrzebny. Arsenal leno. Oj, leno, Leno. Zobaczymy, wezmę na niego Lok'a, muszę przeanalizować, czy lepiej tego zostawić, czy ta, tego z Club Selection. No i ostatnie trzecie losowanie. Zobaczmy, do której teraz ligi poleci. Poleciliśmy. O, znowu angielska, teraz pytanie, czy znowu leno. Mane! U la la! Ula -la -la -la, la la! la la la! Mane. Może być. Może być. Nie będę narzekał, ale no czy to jest jakiś wyśmienity traf? No zobaczymy. Muszę też to przeanalizować. Tak jak mówię, no spokojnie muszę zobaczyć. Stwierdzić, czy lepiej zostawić sobie tamtego manę, którego mam, czy, czy tego którego tutaj wylosowałem. Jak widzicie, tak się prezentuje drużyna do eventu do niedzieli oczywiście, bo w poniedziałek na pewno jakiś nowy event będzie, ale do niedzieli nam się szykuje e, taka drużyna, a taką drużyną będę grał, jeżeli chodzi o ten event z powyżej 4000 siły drużyny, więc tutaj naprawdę, jak widzicie, no, potężna rzeźnicka drużyna, która da radę, da radę. Bo jest naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Messi wrócił, Ronaldo wrócił, chyba Wszyscy forma A albo B, i tak jak mówię, no tutaj muszę zobaczyć, czy lepiej zatrzymać tego manę, czy też lepiej tego nowego, którego dzisiaj wylosowałem. Co jeszcze takiego zapomniałem powiedzieć? Zapomniałem powiedzieć o tym, że będzie jeszcze. Od poniedziałku potrójny exp, czyli trzy razy więcej exp niż standardowo za jeden mecz. Więc warto będzie grać, warto pykać. No a jak koronawirus nas usadzi w domach, no to będziemy wtedy mieli na pewno dużo czasu, żeby podrasowywać naszych zawodników. Tak więc, jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym filmikiem, naciśnijcie przycisk dzwoneczka obok subskrypcji, przez co nic Was nie ominie. Wielkie dzięki za uwagę i cześć, trzymajcie się.